Są takie wywiady, które zapadają w pamięć. Jednym z nich jest na pewno twój ostatni wywiad. Powiedz mi proszę, czy ciężko było przygotować ci się do tak intymnej rozmowy? Każdy dziennikarz pracuje po to, żeby zrobić chociaż raz w życiu taki wywiad, który będzie na pewno cytowany, ale przede wszystkim, który poruszy czytelników. I na pewno takim wywiadem jest Bycie żoną to nie wszystko, który zrobiłem dla Fashion Magazine z Marianną Dufek. To jest wywiad i rozmowa z kobietą, która jest niezwykle silna, bo bez siły nie przetrwałaby trudnych przeciwności losu, które miała na swojej drodze. To jest wywiad o życiu obok Kamila Durczoka i życiu po tym życiu, do bólu szczery. Czy trudno było mi się przygotować? Ja Mariannę znam, obserwuję ją od lat, obserwowałem też wszystko to, co działo się wokół niej w mediach i nie tylko, więc po części znałem tę historię, wiele oczywiście dowiedziałem się podczas rozmowy, kiedy spotkaliśmy się w katowickiej fabryce porcelany, natomiast tak, to nie był jeden dzień, to nie był jeden wieczór, to były 2 miesiące przygotowania, myślenia, w jaki sposób poprowadzę tę rozmowę, tak żeby czytelnik poczuł emocje Marianny. A czy ty czułeś te emocje, zadając czasami bardzo intymne pytania? Oczywiście, że tak, bo to jest taka rozmowa. Natomiast ja się bardzo cieszę, że Marianna otworzyła się i pozwoliła mi pytać. Ja też od samego początku miałem wrażenie, już kiedy zadzwoniłem i zaproponowałem jej tę rozmowę, że ona chce opowiedzieć tę historię. Nie historię Kamila Durczoka, swoją historię. I wydaje mi się, że to się udało. Dzisiaj magazyn pojawił się na rynku. Już pierwsze opinie czytelników, bo to jest najważniejsze przecież, są. I rzeczywiście podobno się to udało. Podobno udało się opowiedzieć historię niezwykle silnej kobiety, do tego piękna sesja zdjęciowa, która bardzo jest kompatybilna z treścią wywiadu. No tak, fajnie, będę się za kilka dni widział z Marianną i już bardzo chcę ją wyściskać i raz jeszcze podziękować. Dla mnie to też prywatnie jest początek, mam wrażenie, fascynującej znajomości, bo sama przyznasz, że jest fascynującą kobietą.